Cześć dzieciaczki! Jesteście ciekawi, co taki ogromny smog robi na placu zabaw? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami! Pepo, chodź na plac zabaw, proszę, chodźmy! No dobrze, możemy iść! George, nie chodź tak szybko, zaczekaj na mnie! Ojejku, wyjdź z tego potwora! O nie! George, odejdź stamtąd! Nie podchodź! Co tu robi ten smok? On jest ogromny! Może nie jest groźny? Wygląda bardziej mi na smutnego i tak dziwnie jęczy. Poczekaj, spróbuję zagadać do niego. Proszę, nie chodź! Boję się! Zrobię to z daleka. Ty zostań tutaj. Cześć! Jak się masz? Kto śmiesz zakłócać mój spokój? Chcę ciszy i spokoju. No dobrze, idę. Nawet na chwilę nie mam spokoju, a myślałem, że znajdę schronienie od tych wrzasków i hałasów. Ajdź, jak mnie boli brzuch. Muszę się położyć. Jest bardzo nieprzyjemny i niegościnny. Przecież to nie jest plac zabaw. Chodź, opowiemy rodzicom, może oni coś poradzą. Mamusiu, tatusiu, nie uwierzycie, kto jest na placu zabaw. Ogromny i straszny smok. Smok? O czym wy mówicie? Nie żartujcie sobie z nas. Nie żartujemy, naprawdę. Chodźcie, pokażemy wam. Tato Świnko, dzieci miały rację. Nie mogę uwierzyć, skąd on się tu wziął. Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o smokach w tej okolicy. Ale ja chcę odzyskać nas plac zabaw. Zaraz coś poradzimy. Tylko co? Chyba znam powód złości i tego okropnego smutku smoka. Jaki? Czy widzicie mnóstwo papierków, które leżą koło smoka? Co? Papierki z cukierków? Myślę, że smok po prostu źle się odżywia i teraz ma problemy zdrowotne. Dlatego jest taki ociężały, zmęczony i zły. Chodźcie do domu, mam pomysł. Jaki? Zaraz zobaczycie. Kochani, gdybyście wy jedli cały czas słodycze, też mielibyście złe samopoczucie. Bolałby was brzuch i mielibyście problemy z trawieniem. Trzeba po prostu jeść zdrowe posiłki. Czy wiecie, jakie jest zdrowe jedzenie? Zdrowe są warzywa i owoce. Brawo, Pepo. Trzeba również jeść nabiał i mięso. Przygotujemy kosz pełen zdrowych rzeczy i zaniesiemy smokowi. Super! Zostawimy go tutaj. Jeżeli smok zechce zjeść i mu posmakuje, będziemy mu codziennie przynosić takie rzeczy. Zobaczymy, czy to coś da. Przekonamy się za pewien czas. Niam, 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 niam. Tatusiu, może dzisiaj porozmawiamy ze smokiem? Dobrze, spróbujemy. Witaj, smoku, jak się dzisiaj masz? Wyśmienicie, piękny dzień. Rozpiera mnie taka energia. Mógłbym góry przynosić, to znaczy latać nad górami, ha! Może chcecie się przelecieć na moim grzbiecie? Ja chcę. No nie wiem. Obiecuję, że będę ostrożny. Mam bardzo dużo siły i energii po tym pysznym jedzeniu. Bajka pod tytułem Świnka Pepa z George'em ratują uwięzioną księżniczkę na zamku. Był późny wieczór. Mama Świnka skończyła czytać bajkę na dobranoc Pepie i George'owi. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Rycerz pocałował księżniczkę i odtąd żyli długo i szczęśliwie. Dobranoc, kolorowych snów. No proszę. Ale szybko ich dzisiaj sen zmorzył. Mama Świnka wyszła z pokoju. Pepa przekręciła się na drugi bok i zaczęła śnić o zaczarowanym zamku, uwięzionej księżniczce i rycerzu w zbroi.
Zresztą zobaczcie sami. George, ale się gramolisz. Szybciej, bo nie zdążymy do babci i dziadka przed zmrokiem. Pepo, bolą mnie już nogi. Muszę na chwilę usiąść. No dobrze, ale tylko na moment. Tam widzę dobre miejsce na odpoczynek. Chodź. Pepo? Co znowu? Głodny. Chcesz jabłko? Tylko nie możemy zjeść wszystkiego, bo co zaniesiemy do babci? Może być jabłuszko. Proszę, braciszku, oto twoje jabłko. Dziękuję. Zjem szybciutko i pójdziemy dalej. Gdy George zaczyna jeść, nadjeżdża na koniu dostojny rycerz w zbroi. Jest bardzo zdziwiony obecnością dzieci na takim odludziu. Czy ja śnię? Ty jesteś prawdziwym rycerzem? Tak, jestem jak najbardziej prawdziwy. A co wy tutaj sami robicie? Świnka Pepa opowiedziała, dokąd wybiera się z bratem. Jak będziemy się tak guzdrać, to nas noc zastanie i jeszcze zabłądzimy po zmroku. Jeśli idziemy w tą samą stronę, chętnie dotrzymam wam towarzystwa. Mój koń jest już trochę zmęczony, więc chętnie przejdziemy się z wami. Super, razem zawsze raźniej. A ty dokąd zmierzasz? Od dawna przemierzam lasy, pola i doliny. Szukam zaczarowanego zamku, na którym wisi klątwa złej czarownicy. Legenda mówi, że na wieży została uwięziona księżniczka, która czeka, aby zdjąć z niej zaklęcie. Ale historia jak z bajki. Cały czas wierzę, że ta historia zakończy się szczęśliwie, jak to zwykle bywa, chociaż czasami tracę już nadzieję. Ty, rycerz, tracisz nadzieję? Nigdy nie możesz wątpić. A jeśli to prawda? Tak, masz rację. Nie mogę tak myśleć, a co dopiero mówić. Prawdziwi rycerze nigdy się nie poddają. Jak już odszukam to miejsce, to na pewno uda mi się pokonać smoka i uratuję księżniczkę. Smok? To tam będzie smok? A czy byśmy mogli ci pomóc? Niestety nie możecie. To zbyt niebezpieczne. Szkoda. Ruszajmy dalej. No nie wierzę. Nie wierzę własnym oczom. Co się stało? Chyba w końcu odnalazłem zaginiony zamek. Niesamowite. Bardzo się cieszę, że w końcu ci się udało. Połowa celu wykonana. Żegnajcie, moi drodzy, i życzcie mi powodzenia. Muszę najpierw pokonać smoka, a później udam się na najwyższą wieżę po moją wybrankę. Powodzenia, rycerzu! Chodź, koniku, mamy zadanie do wykonania. Rycerz ze swoim koniem poszli w swoją stronę. A Pepa z George'em zamierzali pójść do babci i dziadka, jednak nie mogli powstrzymać swojej ciekawości i zatrzymali się, czekając na rozwój sytuacji. Zdziwienie rycerza nie miało granic. Kiedy już dotarli do wrót zamku i zobaczyli nie jednego, lecz trzy smoki, a dwa z nich nawet były dwugłowe. Rycerz wycofał się na chwilę, aby obmyślić plan i przechytrzyć smoki. Czy ja mam w ogóle jakieś szanse? Oj, będzie ciężko, koniku, będzie ciężko. W opowiadaniach zawsze była mowa o jednym smoku, a nie o trzech. Czy ja mam w ogóle jakieś szanse? Do rycerza podbiegła świnka Pepa i wtrąca swoje przysłowiowe 3 grosze. Mamusia z tatusiem zawsze nam mówili, że legenda ma to do tego, że jest w niej trochę prawdy, ale też część zdarzeń fikcyjnych, czyli wymyślonych. A co wy tutaj robicie? Uciekajcie, kochani. Zamek otoczony jest 3 smokami, a tu jest bardzo niebezpiecznie dla dzieci. Możemy ci pomóc. Wy? Nie ma mowy. Nie mogę was narażać. Tak.
tak się składa, że już kiedyś mieliśmy styczność ze smokiem. Też był groźny. Tak, ale udało nam się go oswoić. Ale jak? Wiemy, co smoki lubią jeść. I tak się składa, że w koszyku mamy te smakołyki. Pozwól nam spróbować. My zwabimy smoki, a ty pójdziesz uwolnić księżniczkę. Zgoda, bądźcie ostrożni. Podejdźmy bliżej, George. I tak świnka Peppa i George znaleźli się tuż przy smokach ziejących ogniem. Kto śmie zbliżać się do zamku bez pytania? Jestem Peppa. A ja mam na imię George. Nie mamy złych zamiarów. Szliśmy do babci i dziadka, ale trochę się zmęczyliśmy. I jeśli pozwolicie, to chcielibyśmy tutaj odpocząć przez chwilkę. A ja zgodniałem, w koszyku mamy pyszne smakołyki. Chętnie się z wami nimi podzielimy. A co tam dobrego macie? Mamy pyszne owoce i warzywa. Właściwie to coś bym przekąsił. Ja też nie odmówię. I tak oto podstępem udało się Pepie i George'owi odwrócić uwagę od groźnych smoków, a rycerz bez obaw mógł udać się do drzwi zamku. Świetnie, te dzieciaki są niesamowite. Teraz moja kolej na działanie. Co jest? Drzwi są zamknięte. No tak, to by było zbyt proste. Peppa z wielkim zadowoleniem spogląda w stronę drzwi zamku i widzi, jak rycerz nadal nie wszedł do środka, a George w tym czasie próbuje zagadać smoki. I co, smakują wam? Są bardzo smaczne. Jak dobrze, że nie zjadłem wszystkiego przez drogę. Jest, w końcu mi się udało. Najdroższa, za chwilę u ciebie będę. Rycerz wchodzi do środka i udaje się na największą wieżę, a tam czeka na niego księżniczka. Witaj, przybyłem, aby cię uwolnić i zdjąć czar złej czarownicy. Jestem taka szczęśliwa. Czekałam na kogoś takiego jak ty. Chodźmy, nie mamy dużo czasu, a poza tym musisz kogoś jeszcze poznać. W ostatniej chwili udało im się zejść z wieży i uciec przed smokami, które właśnie skończyły jeść. Dziękujemy, że mogliśmy na chwilę zatrzymać się i odpocząć. To my dziękujemy za poczęstunek. Wszystko było wyśmienite. Dużo lepiej się teraz czuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Wpadnijcie jeszcze do nas. Dziękujemy za zaproszenie. Udało ci się. Super. Tak się cieszymy. Spełniłeś swoje największe marzenie. Tak, masz rację. Ale tylko dzięki wam. Jestem waszym dłużnikiem do końca życia. Przedstawiam ci prawdziwych bohaterów, Peppa i George, pogromcy smoków. Naprawdę? Miło mi was poznać. Dziękuję wam serdecznie. Piękną przygodę przerywa głos mamy świnki. Peppo, George, pobudka. Drogie dzieciaczki, jeśli wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia!